Szanowny panie pośle Romanie Kotlewski, co można powiedzieć odnośnie opinii na temat ruchu Palikota w społeczeństwie, w szczególności w małych miejscowościach, że ruch Palikota bardzo mocno walczy z Kościołem? Nie jest to prawda ani w założeniach programowych, ani w praktyce. Nigdy nie mieliśmy takiego zamiaru. Możemy walczyć, protestować, walczyć w formie protestu przeciwko jakimś patologiom, które w Kościele mają miejsce niewątpliwie. Wiemy, że mają miejsce i na świecie, i w Polsce. Nikt tego nie ukrywa, nawet sam Kościół. I z tym będziemy walczyć również z niesłusznymi naszym zdaniem przywilejami dla Kościoła, dla instytucji Kościoła. Będziemy walczyć z bezkarnością kleru, który popełnia coraz więcej niestety różnych przestępstw, w tym również tych najgorszych jak pedofilia czy zabór mienia dużej wartości. I z patologiami, takimi patologiami będziemy walczyć, natomiast z instytucją religijną jako taką nie mamy zamiaru, nie mieliśmy zamiaru i to nie ma w ogóle najmniejszego sensu, bo wyznajemy równość podmiotów, nie sprzeciwiamy się funkcjonowaniu żadnego kościoła, jesteśmy partią wolnościową, dopuszczamy istnienie wszelkich organizacji, zarówno religijnych, jak i humanistycznych, które działają w zakresie państwowego prawa, które wszyscy powinniśmy przestrzegać. Czyli można powiedzieć, że ruch Palikota nie walczy z wiernymi Kościoła katolickiego. Absolutnie nie walczy z wiernymi, tym bardziej z wiernymi, ani z wiarą jako taką. Nie wyśmiewa wiary, nie krytykuje wiary jako takiej. Nie ma to miejsca. Czyli jest to propaganda naszych przeciwników politycznych, aby ośmieszyć ruch Palikota w społeczeństwie. Oczywiście. No, niektórzy rzeczywiście może nie potrafią dostrzec granicy pomiędzy krytyką instytucji za to, co jej się należy, za nadużycia, za patologię. A nie potrafią rozróżnić krytyki od ataku na wiarę. No, zresztą sami przedstawiciele Kościoła chętnie tutaj lubią przekładać krytykę instytucji na krytykę wiary. Często mówią, że jest to krytyka instytucji, słuszna krytyka jest atakiem na Boga czy atakiem na religię. Jest to nieprawda. Panie pośle, sierpień miesiącem spotkań posła Romana Kotlińskiego i ruchu Palikota z mieszkańcami powiatu łódzkiego wschodniego. 6 gmin. Co pan jako poseł przekazałby mieszkańcom tegoż powiatu? Przede wszystkim chcę się podzielić takim bólem, bo właśnie dowiedziałem się, że około 70% łodzian nie wyjedzie w tym roku na żadne czasy. I to jest bardzo przykre i to mnie bardzo, bardzo zabolało, że w XXI wieku, w środku Europy, na zielonej rzekomo wyspie, niestety tak duża większość jest skazana na pozostanie w naszym mieście rozkopanym, notabene i niezbyt pięknym, że dzieci bardzo wiele pozostanie, że nie pobiorą sobie tego powietrza świeżego i nie popatrzą na zieleń i nie odpoczną, co się każdemu należy. No to jest bardzo przykre. Panie pośle, bo powiat łódzki wschodni to blisko Łódź. Zaleptem, niektórzy mówią, rzuć kamieniem i dorzucisz do Tuszyna, Rzgowa, Brójców, Nowosolnej, Koluszek. Tamte miejscowości w zakresie standardu życiowego stoją dużo gorzej od Łodzi. Tak. Trudno cośkolwiek powiedzieć, jeśli się nie ma wpływu na to. No nie jesteśmy partią rządzącą i nie możemy w tej chwili nic praktycznie zmienić. Możecie tylko nam zaufać, ponieważ jako jedyni z Sejmu w tej chwili nie rządziliśmy, nie dano nam szansy.
Można tylko mieć nadzieję, że będą wybory być może przyspieszone, że część przynajmniej postulatów ruchu Palikota wejdzie w życie, może w jakiejś koalicji, może obejmiemy kiedyś władzę i spróbujemy no, zmienić oblicze tej ziemi, bo trudno mi jest cokolwiek powiedzieć ludziom, wam kochani, którzy jesteście w tak trudnej sytuacji bez pracy, przy tak ogromnym bezrobociu i takiej indolencji władzy wobec was, no chcę powiedzieć, żebyście się trzymali, bo tylko tyle można powiedzieć. Jest to ciężki region pod względem właśnie pracy, dostępności, również służby zdrowia i wiem, że są problemy i szkoły likwidowane, więc chcę powiedzieć, że na pewno będzie lepiej. Kiedy będzie lepiej, nikt z nas nie wie, ale gorzej już chyba być nie może, więc bądźmy dobrej myśli. Panie pośle, ostatnie pytanie. Ruch Palikota ma jeden z najlepszych programów gospodarczych. Jednocześnie bardzo mocno opowiada się za tolerancją, za rozwojem i jednocześnie działa w tym kierunku, aby wspierać wszystkie jednostki, które mają pomysł na siebie i na życie, jak również na społeczeństwo. Dużo jest takich jednostek w naszym terenie i teraz, gdybyśmy wygrali jako Ruch Palikota, ewentualnie jako koalicja, być może Europa Plus, wybory, co w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić w naszym regionie? No, dobry gospodarz zawsze robi bilans zysków, strat, bilans. Ja bym na miejscu takiego gospodarza zrobił zestaw priorytetów, które są no, moim zdaniem zupełnie pomylone. Przez ostatnie kilkanaście lat mylono priorytety, bo wiemy, że jest jakaś pula pieniędzy z podatków i te pieniądze można przecież w różne sposoby zagospodarować, a były one przeważnie źle po prostu wydawane. No jeśli mamy teraz likwidację szkół, jeśli mamy tak duże bezrobocie i prawie żadne nakłady na nowe miejsca pracy, zero nakładów, a jednocześnie widzimy fontannę za 10 milionów, widzimy jakieś zbędne zupełnie pomniki namnożone, czy choćby no, ten remont kontrowersyjny Piotrkowski, centrum jakieś mityczne, które ma kosztować też mityczne miliony, nie wiadomo skąd wzięte, no, z następnego zadłużania, kosztem większości, bo wydaje mi się niestety, że Łódź się staje miastem złożonym z manufaktury i z Piotrkowskiej, a reszta po prostu jest pozostawiona samym sobie, ludzie są pozostawieni samym sobie. Należy przede wszystkim ratować ludzi, bo większość czy połowa ludzi jest w tej chwili w takim stanie, że naprawdę nie starcza do pierwszego, że jest wizja eksmisji, wizja pustego garka i tu należy natychmiast po wygranych wyborach skierować interwencyjnie jak największe środki, nawet kosztem inwestycji, kosztem dróg, bo ludzie, dzieci, pełne żołądki i dach nad głową to są sprawy priorytetowe. Panie pośle, muszę zadać jeszcze jedno pytanie jako postscriptum. Gdyby pan jako przedsiębiorca, bo jest pan przedsiębiorcą, ma pan doświadczenie, wielu wójtów, burmistrzów, prezydentów nie mają doświadczenia i zajmują się gospodarką. Gdyby panu zaproponowano, gdyby elektorat wskazał, ty Romanie Kotliński zostań prezydentem Łodzi lub wojewodą województwa łódzkiego, co by pan zrobił? Spróbowałby pan? Rozważyłbym. W tej chwili nie potrafię powiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.